Dzień dobry, z tej strony Paula Laska-Siłaczka. Jeżeli szukacie przyjemnego i krótkiego treningu na całe ciało, bardzo dobrze trafiliście. Mam nadzieję, że w tej gonitwie przedświątecznej macie ochotę odrobinę zwolnić, znaleźć czas, żeby spędzić ze mną czas na macie. Słuchajcie, przed nami 30 sekund ćwiczeń, 30 sekund przerwy. Zaczniemy od krótkiej rozgrzewki. Jak mówię, dzisiejszy trening to trening na całe ciało. Ja w ogóle jestem w ferworze nagrywania, bo przygotowuję swój pierwszy autorski produkt. Jest to e-book wraz z 30 treningami w formie wideo, który mam nadzieję będzie dostępny od początku stycznia, tak żebyście mogli razem ze mną realizować swoje postanowienia noworoczne. Codzienne nagrywki, po prostu masy hektolitry potu wylane na tej macie, ale jestem po prostu w ciągu. Nagrywam jak oszalała, ale na kanał też musi się coś znaleźć. Uwaga, krążenia ramion w przód. Mocny brzuch, cały czas maszerujemy i pięknie krążymy, obszerne koła. To mi się wycofam, bo chyba mi ucina ręce, tego bardzo nie lubię. 18 sekund. Mocny brzuch, głęboki wdech nosem, wydech ustami. Bardzo ładnie, naprawdę wpadłam już w taki ciąg nagrywania, że robi mi się to coraz lepiej i lepiej. Uwaga, 6 sekund. Cały czas obszerne koła. Rozgrzej ciało, przygotuj. Odkręcamy. Krążeniami ramion w tył. Mocny brzuch, cały czas napięty. I spokojnie. 20 sekund. I przejdziemy do burpeesów. A jakże. Trzeba się porządnie rozgrzać przed tym miłym, krótkim wysiłkiem. Uwaga, 10 sekund. Zbieramy siły. Jeszcze chwila. 4. Zerkam, żeby nie pominąć żadnej sekundy. Uwaga, lecimy. Wyskok góra. Jeżeli dopiero zaczynasz, wspięcie na palce, przejście, powrót. Jeżeli masz siłę, dynamicznie, od samego początku. Super. Walczymy o każde powtórzenie, nie zwalniamy. Rewelacja, przejdź do marszu. 30 sekund odpoczynku. Przejdziemy do półprzysiadu. Dwa kroki do boku i powrót. Nisko na nogach, popa do tyłu. Klatka otwarta. 15 sekund marszu. Jeśli potrzebujesz, napij się wody. Teraz jest na to czas. Ramiona dynamicznie pracują. Całe ciało angażujemy. Uwaga, uwaga, 4 sekundy. Wdech. Wydech ustami. Po takiej serii burpeesów zawsze się człowiekowi robi cieplej. Hop, hop. Do boku dwa kroki. Nisko na nogach. Rewelacyjnie. Bardzo ładnie pracują tutaj pośladki. Pracują nogi. Hop. I dynamicznie. Idziemy, idziemy. Fajnie. 5 sekund. Do samego końca. Wytrzymaj. Uwaga. Luzik. 30 sekund odpoczynku. Przed nami klasyczne przysiady. Troszeczkę, tak jak mówię, zmęczymy tutaj pupę. Zmęczymy nogi. Walczymy o piękne, zarysowane pośladki. Samo to się jednak nie wydarzy. Dlatego dobrze jest uczynić trening właśnie takim nawykiem, aby było obecne w naszym życiu. Ponieważ sprawne ciało, zdrowe ciało, to ciało szczęśliwe i takie, które będzie Ci służyło wiele, wiele lat. Bez zdrowia, uwaga, przysiad. Niczego w życiu nie osiągniemy. Jest to wartość nadrzędna. Dlatego bierzemy sprawy w swoje ręce i pracujemy. Dół, góra, dół, góra. Super. Jeszcze dół z wydechem. I jeszcze mocniej dociskamy pośladki w górze. Rewelacyjnie. Jeszcze. Dół, góra. Uwaga, będziemy pulsowały w dole. Bez żadnej przerwy lecimy. Nisko na nogach. I tutaj jest ogień w pośladkach. Gwarantuję, ogień w nogach. Ogień w pośladkach. Trzymaj się dzielnie. Pulsuj, pulsuj. Super. Nie odpuszczaj. Do samego końca. Niziutko na nogach. I pupa do tyłu. I pompujemy pośladki. Bardzo ładnie napięty brzuch. Otwarta klatka. I uwaga. Luzik, rozluźniamy nogi, przed nami dynamiczne kolanko, przyciąganie kolana do brzucha, lewa noga stoi stabilnie na ziemi, prawa w zakroku,
i będziemy ściągały dynamicznie kolano. Raz na jedną, raz na drugą stronę. Uwaga! 10 sekund i przechodzimy do tego cudownego ćwiczenia. Już złap pozycję. 4, 3, 2, uwaga, startujemy. Dynamicznie, mocna noga, super. Jeszcze 30 sekund, tylko tyle, z wydechami. Wytrzymaj do samego końca, nie odpuszczaj. 6 sekund, udało mi się zerknąć. Rewelacja. 30 sekund odpoczynku. To jest ten moment, w którym ja sięgam po wodę. Tobie również polecam. Uwaga, uwaga. 17 sekund. Przygotowujemy się na drugą stronę. Jest to dynamiczne. Jest to w tempie. Ale uwierz mi, efekty są tego warte. Dlatego włącz to ćwiczenie do swojej rutynki treningowej. Uwaga, uwaga, przygotujemy się. Lewa strona. Z wydechem dynamicznie kolano. Mocno spięty brzuch. Pracujemy. Jeszcze. Super. 10 sekund. Do końca wytrzymaj. Bardzo ładnie. 3 sekundy. Ostatni. Mamy to. Przechodzimy do marszu. 30 sekund. Przed nami przysiady sumo z podwójnym pulsem w dole. Jeśli ćwiczysz ze mną, wiesz, że jest to niemalże obowiązkowy punkt moich treningów. Bardzo lubię te ćwiczenia. 14 sekund. Przygotujcie się. Zbierzcie siły. Bo przed nami nie lada wyzwanie. Nogi znacznie szerzej niż biodra. Utrzymuj otwartą klatkę piersiową, dzięki czemu łatwiej Ci będzie oddychać. Podwójny puls w dole, góra. W górze mocne spięcie pośladków. Bardzo ładnie. Cały czas świadomie schodzimy, hop. Z podwójnym pulsem. 12 sekund. To jest miło. Super. Zaraz będziemy pulsowały w dole, bez żadnej przerwy. Jeszcze. Zostań w dole i puls w przysiadzie sumo. Tak to się dzieje. Głęboki, spokojny wdech. Wydech ustami. Bardzo ładnie. I pulsujemy. Połowa za nami. Wytrzymamy. Pięknie. Jeszcze 8 sekund. Wow. Słuchajcie, moje nogi płoną. Ale nie odpuszczamy, walczymy do samego końca. Mamy to. 30 sekund. Przejdziemy do odrobiny cardio. Podkręcimy ten licznik spalania kalorii. Jesteśmy przed świętami. Zaraz czeka nas siedzenie przy stole wigilijnym. Znając życie, popłyniemy i po prostu będziemy jeść te serniczki, te wszystkie rzeczy. Dlatego warto jeszcze się chwilę poruszać przed tym wszystkim. Uwaga, 5 sekund. Przechodzimy do pajacyków. Mocny, głęboki wdech. Wydech ustami. Startujemy. Mocny brzuch. Nogi w kolanach delikatnie ugięte. I luźniutko, niemalże bezgłośnie podskakujesz na macie. Brzuch jest cały czas napięty. Bardzo dobrze. 14 sekund. Trzymaj się. Przejdziemy do przeskoków z nogi na nogę. Super. 6 sekund. Uwaga, uwaga, uwaga. Spokojny oddech. I kicamy. Z nogi na nogę. Świetnie. Naprawdę jest świetnie. Głęboki wdech. Wydech. Cały czas walczymy o to, aby ta lekka zadyszka się utrzymywała. Żeby był to wciąż wysiłek. Jeszcze 6 sekund. Uwaga. I będziemy szybko uderzały w podłogę. Uwaga, uwaga, uwaga. Super. Całe ciało się trzęsie. I lecimy. Mocne nogi. Mocno brzuch. I uderzaj szybciutko, szybciutko w matę.
Tyle, ile fabryka dała, dawaj, dawaj. Połowa za nami, trzymaj się. Lecimy jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ostatnie 10. Idzie ci świetnie, nie poddawaj się. 5. Mam to. 30 sekund marszu. Czas na łyk wody. Uwaga. Bardzo dobrze. Przejdziemy do na matę, do ćwiczeń na nogi. Uwaga, wznos nóg. Palce odciągnięte. Opieramy się na przedramieniu. Góra, dół. Tylko tyle. Przysiądmy sobie tajemnicę, co by lepiej widzieć. Uwaga, góra, dół. Długa, prosta noga. Napięta po same końce palców. Teraz będzie przyjemniej. Te już elementy kardio minęły. Teraz się możesz skupić tutaj na wyszczuplaniu swojej pięknej, długiej nogi. Staraj się wydłużać tego mięśnia. Pamiętaj, pracuje sama noga. Uwaga, uwaga, uwaga. 6 sekund. I będziemy pulsować w górze. Jeszcze chwila. Zatrzymaj, góra. I puls. Długa, napięta noga. Po same końce palców. Klatka otwarta. Tak, żeby się łatwiej oddychało. I pracujemy. Mocny pośladek dźwiga tutaj tę nogę. Głęboki wdech. I wydech ustami. Brzuch również jest cały czas napięty w tej pozycji. Jeszcze 5 sekund. I trzymaj się dzielnie. Uwaga, uwaga. Góra, dół. Powtarzamy. Bez żadnej przerwy. Dokładnie tak. Jeszcze. Wiem, że to jest szaleństwo. Ale słuchajcie. Trening musi być wyzwaniem. Jeżeli szukacie czegoś dla początkujących, też takie filmy są na kanale, także zachęcam, odsyłam. Jeszcze 6 sekund. Wytrzymamy do samego końca. Dzielna, długa, prosta noga. Góra, dół. Teraz pulsujemy. Jeszcze chwila. Wytrzymaj. Bardzo ładnie. Jest naprawdę rewelacyjnie. Ja jestem zachwycona tym, co tutaj teraz się dzieje. Pamiętaj o długiej, prostej nodze. Staraj się jeszcze bardziej wydłużyć, tak jakby cię ktoś ciągnął za palce u stóp. Wskazują gdzieś tam daleko, daleko punkt na ścianie. Jeszcze 3 sekundy do samego końca. Mamy to. Rozciągamy i zmieniamy strony. Dokładnie tak. Słuchajcie, to są naprawdę dobre rzeczy. Dlatego warto sobie troszkę poćwiczyć. Zdrowie. Uda to podstawa. Mi się już kończy. Uwaga, 7 sekund. Długa, prosta noga. Napięta po same końce palców. Klatka otwarta, brzuch mocno spięty. I lecimy góra, dół. Bardzo ładnie. Tutaj się nie spiesz. Tutaj przypilnuj, żeby noga powolutku wracała do dołu siłą Twoich mięśni. Aby nie opadała. Super. Pamiętaj, że to Ty od początku do końca wszystko kontrolujesz. Prowadzisz cały ruch. 5 sekund. I przejdziemy do pulsów. Dokładnie tak. Mamy to. Pulsujemy. Zadzieramy stopy coraz wyżej i wyżej. Pośladek jest cały czas napięty. I cały czas tutaj mocno pracuje. Super. Niewielki ruch. Jest dobrze. Trzymaj się, bo uwaga, 12 sekund. Jeszcze, jeszcze i góra, dół przed nami. Powtórzymy. Jak było na jedną, tak będzie na drugą. Nie ma tutaj wymówek. Nie szukaj tych wymówek. Lecimy góra, dół. Hop. Góra, dół, powolutku. Długa, napięta noga. Po same końce palców. Pięknie. Naprawdę pięknie. 13 sekund i przed nami pulsy. Jeszcze. Trzymaj się. Góra. 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 2 sekundy. I uwaga, zostań góra. I pulsuj coraz wyżej i wyżej. Pośladek ma ochotę tutaj teraz eksplodować. Ja to dosyć mocno czuję, nie wiem jak Ty. O,
Długa, napięta noga. Po same końce paluszków. Połowa minęła. Tak więc jesteśmy na dobrej drodze. Ku końcowi. Się tutaj zbliżamy. Uwaga, uwaga, uwaga. Jeszcze 5 sekund. Całe okrągłe, soczyste. I jeszcze chwila. Luzik. Rozluźnij, przeciągnij nogę. Pokryj się po pośladku, bo bardzo dobra robota. Przejdziemy do wznosu bioder. 20 sekund jeszcze odpoczynku. O. Leżenie tyłem, nogi o krok od bioder. I będziemy unosiły biodra. W górze jeszcze mocniej dociskamy pośladki. Uwaga, uwaga. Czekam na ten sygnał. Mocno napięty brzuch. Z wydechem. Jeszcze mocniej. Dociskamy pośladki w górze. Pięknie. Jeszcze. Góra. 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 Super. Mocny brzuch. Mocne pośladki. I pięknie tutaj walczymy o zaokrągloną pupę. O właśnie podniesione pośladki, ładnie zarysowane. Uwaga, zostań w górze i pulsuj. Cały czas tutaj walczymy. Walczymy, walczymy. Jeszcze 20 sekund. Pięknie. Trzymaj się. Mam nadzieję, że jesteś tam po drugiej stronie. Daj znać, czy wszystko jest ok. Uwaga, uwaga, uwaga. Głęboki wdech. Wydech ustami. Super. Góra, dół. Bez żadnej przerwy. Męczymy troszeczkę te mięśnie nasze. Rewelacja jeszcze. Góra. Góra. Trzymaj się. Bardzo dobrze idzie. Jeszcze. Góra. Góra. Uwaga. Zostań w górze. Pulsujemy. Zadzieramy biodra coraz wyżej i wyżej. Do samego sufitu. Pośladki są na maksa napięte. Jeszcze chwila. Wytrzymaj do samego końca. Bo idzie Ci naprawdę rewelacyjnie. Jeszcze momencik. Głęboki wdech. Wydech ustami. Świetnie. Jeszcze chwila. Plus. Odpoczywamy. I przechodzimy do podporu. Podpór na prostych rękach. Ja tu widzę, że zaraz mi telefon padł. Niedobrze. Bo tu jest nasz timer. Musimy wiedzieć, co się dzieje. Uwaga, uwaga, uwaga. 16 sekund. Podpór na prostych rękach. Na początku tylko tyle. A potem trochę utrudnimy. Dobrze. Ręce pod barkami. Mocno spięty brzuch. Proste plecy. Mocno napięte pośladki. I mocno napięty brzuch. I uwaga, wytrzymujemy 30 sekund. Wdech. I wydech. Pięknie. Ciało całe napięte. Jakbym do Ciebie teraz podeszła i dotknęła Cię za pośladki, to one są spięte. Spięte są uda. Całe nogi. Pracują ramiona. Pamiętaj, żeby nie podciągać bioder zbyt wysoko, nie opuszczać zbyt nisko. Tutaj wszystko jest pięknie kontrolowane. Mięśnie brzucha z wydechem jeszcze mocniej się napinają. Luzik, odpocznij, przyciąganie kolan do brzucha i koniec. Zdradzę Ci taki sekret, że już jesteśmy naprawdę na finiszu. Ostatnie ćwiczenie przed nami, jeszcze 17 sekund przerwy. Może uda mi się jeszcze jakąś kroplę tutaj wycisnąć. Woda jest bardzo ważna. Mam nadzieję, że pijesz dużo. Uwaga, uwaga, uwaga. Przygotowujemy się, bo jeszcze 2 sekundy. I lecimy. Mocne wydechy. 19 sekund. Do końca. Ostatni. Rewelacyjnie. Połóż się na macie. Wyciągnij ręce, wyciągnij nogi. Wydłuż swoje ciało. O, całkowicie świetnie. Głęboki wdech.
i wydech. Wdech i wydech. Bardzo ładnie, przyciągnij kolana do klatki piersiowej. Super. Delikatnie z boku na bok. Robimy taką kołyskę, masujemy odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Świetnie. Przyciągnij prawą nogę do siebie. Przytul ją mocno, lewa luźniutko na macie. Możesz kręcić koła raz w jedną, raz w drugą stronę stopą. Super. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze, że wszystko jest w porządku, zmiana strony. Teraz taka chwilka dla nas, żeby minimalnie uspokoić tętno. Troszkę odpocząć. Bardzo miło. Teraz już błogo, sympatycznie, uwaga, przyciągam kolana. Przełóż prawą nogę, przytul lewą nogą, lewą ręką kolano do siebie, w drugą stronę się skręć, czyli skręć się w prawo. Im mocniej przyciągniesz kolano, tym bardziej poczujesz rozciągnięcie pośladka. Plecy staraj się utrzymywać proste. Jeszcze chwila. Zmieniamy stronę. Super. Im mocniej, tak jak mówię, dociągniesz do siebie kolano, tym bardziej poczujesz rozciągnięcie mięśnia. Jeszcze moment. Luzik. Słuchajcie, wstajemy. Staj na szerokość bioder. Głęboki wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Ostatni. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie gratuluję. Widzimy się na kolejnym treningu. Pa!